I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Ho, tak jest. Mamy to. Pierwsze paczuchy na nowym adresie. Tak jest, nowe pająki dotarły. Mamy materiał na odcinek. Także za chwilę bierzemy się za otwieranie. A tu mamy wylineczkę naszej samicy Poe. Regalis. Także lecimy. Okej, moi drodzy. Nasze dzisiejsze paczki pochodzą od dwóch zupełnie innych dostawców. Tutaj mamy paczkę od Spider's Planet, czyli od Emila. A tutaj mamy od Spider Shopu. Tak jak u Emila wiem mniej więcej czego się spodziewać, ponieważ wiem co zamawiałem. Tak u Spider Shopu nie mam tej pewności, więc zobaczymy co tam będzie. Ale najpierw otwórzmy sobie paczkę od Spider's Planet. Jak zwykle dobrze zapakowane. Nigdy nie narzekałem. Jak widzicie, pancerniak totalny. O, i mamy naklejkę, taką dość sporą. Dzięki Emil. To by było na tyle, więc bierzemy się za rozcinanie. Dzisiejszy odcinek będzie składał się z kilku części. Oczywiście pierwsza to będzie odpakowanie, a druga to będą przeprowadzki. Niestety nie dam rady nagrać tego wszystkiego naraz, więc tak samo jak teraz otwieram paczkę, za pewnie parę godzin zrobię przeprowadzki i będę dogrywał materiał, więc po prostu będzie trochę cięć na filmie, ale mam nadzieję, że to Wam nie będzie przeszkadzało. Jejku, Emil, jakżeś to zapakował? Mordo! Co my tu mamy? Mamy pojemniczek. Mamy taki dość spory pojemniczek. Dobra, tutaj już nic nie pominęliśmy. I co tu mamy? Na dzień dobry mamy cukiereczka. Tak jest, cukierka, krówka. I mamy 5. O, mamy gratisika, którego nie wiedziałem, o którym nie wiedziałem, tak jest. Tutaj mamy 4 sztuki. Ephebopus murinus. Bardzo ładne pajączki. W Anglii ich druga nazwa jest Skeleton Spider. Więc taką fajną nazwę ma. A tutaj mamy gratisika, Dolly Hotele, Exilis. Jeszcze nie miałem tego ptasznika. Muszę troszeczkę o nim poczytać. Ponieważ nie mam w głowie dużo informacji na ten temat, więc są jeszcze gatunki, o których nie słyszałem, bądź nie miałem i nie do końca czytałem o nich. Tutaj mamy kolejną krówkę i mamy 5 sztuk Everetti. Tak jest, są to pająki z rozmnożenia Emila. Mam nadzieję, że wszystkie żyją. Z tego co wiem, zajęło mu dobre 2 lata na znalezienie samca dorosłego. Ok, można dalej nagrywać, bo mi coś tam sztukło. Myślę, że to psy się zabawiały. Także mamy 4 sztuki Ephebopus murinus. Miały być 5, więc już napisałem do Emila, czemu tak się wydarzyło. Ale myślę, że to tylko pomyłka przy liczeniu. I mamy 5 sztuk Formingohilus Everetti. Plus do tego gratisik Dolly Hotele Exilis. Także mamy bardzo fajne pająki. Mamy tutaj w tej chwili 10 sztuk, które będzie trzeba przeprowadzić. I zrobimy to w drugiej części odcinka.
teraz przejdźmy sobie do następnych rzeczy, które mamy dzisiaj, czyli do drugiej paczki, która pochodzi od The Spider Shop UK. Tak jest, to nie jest polski Spider Shop, tylko angielski, więc zobaczycie sobie, jak oni też pakują. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jest ok. Wiem, że nie, część naszego zamówienia nie dojdzie, ponieważ zamówiliśmy 5 kg korka, tub korkowych, ale niestety skończyły im się, więc dostaliśmy refunda za to, czyli zwrot pieniędzy. Ale tutaj powinny się znajdować pojemniki i 4 pajączki randomowe, po prostu taki mały mystery box, ponieważ przy potwierdzaniu zamówienia jakoś mi się tak ręka umsknęła i po prostu kupiliśmy kolejne pająki. Także sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Tu mamy przykryweczki, na szybko sobie zliczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, zgadza się. Teraz znajdźmy sobie pojemniki. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I jeszcze przykrywka. Chyba ja coś źle zliczyłem. Więc tutaj powinno trochę więcej tego być. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tak? Ok. Dobra, widzę już pierwszego pająka. Co to jest? Będę musiał zobaczyć na sklepie, co mają. Ja już nie wiem, co to jest. O, mamy Acanthoscurię geniculatę. Myślę, że zrobimy konkurs i będziecie sobie mogli ją wygrać u nas, ponieważ już mamy dwie geniculaty. L. To wygląda mi na parachszkę. Lasiodora parachybana. Może być. I Hylobrachys. To raczej będzie Hylobrachys. Krahan? Dobrze mówię? Dajcie mi szybko sprawdzić. Dobrze, na szybko sprawdzam. To będzie raczej Hylobrachys Kang Karahan. Sorry, nie jestem najlepszy. No dobrze, moi drodzy. Myślę, że to jest zmyłka z tym A, ponieważ sprawdziłem sobie i to jest Oaxaca, czyli byłby to Tiltokat Oaxaca, którego mają w ofercie rzeczywiście. Więc myślę, że to jest ten pająk. I oby tak było, ponieważ no, tak to byśmy nie wiedzieli, co i jak mu ogarnąć. Więc fajnie, fajne pająki, naprawdę jak na Mystery Boxa, powiem wam, za 10 funtów, to myślę, że tutaj nie ma tragedii, gdzie oni mają tego Oaxaca, jeśli chodzi o ofertę na swoim sklepie. W cenie 10 funtów. Wiadomo, parażki są dość tanie. Jeszcze szybko sprawdzę, czy tutaj czegoś nie pominęliśmy. Aczkolwiek nie wydaje mi się. Ja i tak to sobie zostawiam później dla swoich wysyłek. Więc okej. Za chwilę przejdziemy do drugiej części odcinka, gdzie będziemy przeprowadzali sobie te wszystkie nasze pająki. Ephebopus murinus będę trzymał w tych oto pojemnikach, z tego względu, że one lubią sobie kopać. Jak rozmawiałem z Emilem, one są takie, że no do kliszówki nie ma co ich dawać. Więc sobie nasypiemy po prostu trochę mniej podłoża tutaj i je tutaj wprowadzimy w takie pojemniki. Myślę, że Everetti też możemy tak zrobić. Także zobaczymy, co tutaj nam się wyłoni.
Jeszcze posprawdzam wielkości reszty pająków. Za chwilę zresztą też zobaczycie i podejmę decyzję, do jakich pojemników je poprzeprowadzać. Czyli albo będziemy mieli w tych większych, głębszych, albo będziemy mieli w tego typu pojemniczkach, tak jak trzymam na przykład nasze Formictopus SP Dominican Purple. Jeszcze mam w sumie kilka do przeprowadzek, plus do tego Full Green. Także przejdźmy zaraz do drugiej części. Dla Was to jest chwila, a dla mnie to jednak to trochę potrwa. Ok, moi drodzy, wracamy do nagrywania. Tak jak Wam powiedziałem, dla Was to była chwila, a dla mnie już jest wieczór. Wieczór, no wieczór. Mamy pojemniczki przygotowane, mamy nasze pajączki, więc zaczniemy sobie od Formingohilus Everetti. Bardzo ładne pajączki, które pochodzą z Borneo. No i wiadomo, jeśli mówimy o Azji, jest to pająk, który posiada dość silny jad i trzeba na niego uważać. Na pewno nie bierzemy na rękę. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. O, o, o. Czyżby nam się trafiła rozbiegana sztuka? Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że nie wystrzeli. O, może nie. Nie wiem, czy go dobrze widać. Coś tam widać. Sobie go teraz tutaj włożymy i bez jakichś większych spinek przeprowadzimy. Nie chciałbym, żeby mi uciekł, z tego względu, że tutaj w tym domu mamy dość sporo miejsc takich, gdzie pająk mógłby wleźć. I później byśmy mieli problem. Damy sobie mu przejść spokojnie w bezpieczne miejsce. Gdzie ty żeś się zakitro? Widzicie? Rozchodzona sztuka. Bardzo ładny pająk. Dorosłe osobniki są bardzo fajnie ubarwione. Ja niestety nie widziałem jeszcze dorosłych osobników, jeśli chodzi o ten gatunek. Spróbujemy go z tego papieru stąd sobie wygonić, żeby można było ten papier wyciągnąć. Ale widzę, że chyba nie będzie współpracy, jeśli chodzi o tego pająka. Gdzie ty siedzisz? Aha, ok. Jednak chyba będzie współpraca. Jednak jest współpraca. Niestety nie widać dobrze, gdzie on sobie siedzi. Nie wiem, jak to będzie widać na filmie. Tutaj jest ta sztuka. Jest to pająk. Oczywiście jest to gatunek nadrzewny. Więc co za tym idzie, też jest skoczny i dość szybki. Także mamy jedną sztukę przeprowadzoną. Oczywiście nie będę przeprowadzał wszystkich tych pająków na filmie, ponieważ no, byśmy musieli, nie wiem, jak długi odcinek nakręcić. Z tego, co sprawdziłem, następne pająki oprócz Ephebopus murinus to są takie małe sztuki, że na pewno pójdą do kliszówek i tam raczej nie będzie za bardzo co pokazywać. Teraz dla odmiany spróbujmy sobie przeprowadzić Ephebopus murinus. Oczywiście jeśli robicie zakupy Spider Planet, zawsze dostajecie tego typu naklejeczki, żebyście wiedzieli, jaki pająk gdzie jest. Ja oczywiście przeprowadziłem już kilka sztuk wcześniej. I co zrobiłem? Prawdopodobnie jedną naklejkę, jeśli chodzi o Ephebopus murinus, wyrzuciłem. Tak jest, jestem zdolny niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Oczywiście to są wszystko
małe sztuki, właśnie mi upada klisza. Ephebopus murinus jest to ptasznik, który pochodzi z Gujany francuskiej. Tutaj nie mamy silnego jadu, ale są to dość defensywne pająki, jeśli chodzi o dojrzałe, o dorosłe sztuki, o dorosłego pająka, więc ja standardowo. O, o tak, 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 tak. Poszło nam w miarę sprawnie ta przeprowadzka. Oczywiście nasz pajączek sobie siedzi tutaj, teraz się zakitrał. Wcześniej udało mi się nagrać kawałek takiego malucha, jak sobie chodzi, więc w tej chwili możecie to zobaczyć. Póki ja zamykam ten pojemnik. Są to pająki podziemne. Czyli lubią sobie kopać, stąd ten pojemnik. Więc przeprowadzimy sobie już kolejnego Ephebopus murinus, czyli ostatniego z naszego zamówienia. Tak jak mówiłem, zamówiliśmy ich 5 sztuk. Niestety przez pomyłkę Emil wysłał 4, ale tu już żeśmy dogadali sprawę. Zdarza się, jesteśmy ludźmi i każdy z nas popełnia błędy, więc mamy 4 Ephebopus murinus obecnie i 5 Everetti. Spróbujemy się z tym pająkiem nie ganiać. Nie, o. Zobaczcie sobie, jeśli chodzi o maluchy z tego gatunku. Są bardzo fajne i zupełnie nie przypominające dorosłych osobników, tak? Pytanie, czy będziemy się z nim ganiać, czy nie? Myślę, że nie. Myślę, że tutaj będzie spokój. Na szczęście psy śpią, więc tutaj też nie ma większej spinki. Ale tak jak mówię, z każdym pająkiem trzeba uważać, a zwłaszcza z takimi maluchami, jeśli nie chcecie ich zgubić. Ja na przykład na starym adresie, część pewnie już z was wie, a jeśli nie, to wam teraz powiem, żeśmy gdzieś zgubili Birupe simoroxigorum. Tak jest. Gdzieś nam się zapodział. A teraz sobie spróbujemy rzucić okiem na Ephebopus murinus. Tak, to są maluszki. Tak oto wyglądają. Mają zielonkawe dupki. Bardzo fajne pająki, bardzo ciekawe. Także one sobie w tym pojemniku pomieszkają. Wiem, że większość z was powie, że za duże pojemniki, ale ja używam większych pojemników do swoich pająków, ponieważ lepiej rosną i wydaje mi się, że to lepiej wpływa na ich rozwój późniejszy. Aczkolwiek każdy ma swoje doświadczenie, każdy ma swoje jakieś podejście, więc każdemu zostawiamy możliwość wyboru. Słuchajcie, więc przeprowadziliśmy sobie 2 Ephebopus murinus, teraz sobie przeprowadzimy drugiego Formingohilus Everetti i pokażę wam jeszcze raz tamte pajączki, które przyszły. Oczywiście, tak jak mówię, są to maluchy, które pójdą do kliszówek, więc nie wiem, czy jest sens nagrywania tego. Po prostu sobie zrobimy jakieś update'y z czasem i tyle. Jak mówię, część
Większość z nich rozwiązałem, co to są za gatunki. I niestety tam jest chyba jeden czy dwa. Jeden w sumie. Gdzie nie jestem do końca pewien, co to jest za gatunek. Formingohilus everetti, jak widzicie, też nie za duże sztuki. Oczywiście sobie przykrywam, wyganiam. Chyba wyganiam. Powiem wam, że dość fajnie współpracują te pająki dzisiaj. Ostatnio ganiałem się po stole z Formictopus Dominican Purple. Mamy kilka sztuk, więc też sobie będziemy robili update'y. Ogólnie o Formictopus mamy kilka gatunków na hodowli, więc myślę, że będzie też ciekawy materiał. Wkrótce dotrą do nas kolejne pająki, dwie samice, dość rzadkie. A jakie, to już sobie zobaczycie na filmach, więc pamiętajcie zostawić subika, jeśli jesteście ciekawi, co dalej przybędzie na naszą hodowlę. Z ciekawszych rzeczy mogę wam w sumie jeszcze pokazać na szybko, ponieważ nie jest dość daleko i bardzo ładnie widać, chyba że zaraz mi ucieknie. Nie ucieknie. A jednak. Czekajcie, spróbuję to postawić tu. Jest to Pecyloteria Hanuma Villasumica i powiem wam, że ona już ma 2 dc, około 2 dc. Bardzo ładny podrostek. Bardzo fajnie rośnie. Oczywiście nie będę teraz otwierał pojemnika, chociaż może. Możecie sobie ją zobaczyć. Całkiem fajna sztuka. Niestety nie mogę zrobić przybliżenia, bo jedną ręką trzymam wieczko, a drugą trzymam aparat. Także to z takich aktualizacji. Mamy kilka samiczek dopuszczonych i nadal czekamy na nasze pierwsze sukcesy, jeśli chodzi o rozmnożenie. Więc to chwilę pewnie potrwa. Więc tu jest kolejny Formingohilus everetti. I nasze 5 maluchów, które idą do kliszówek, czyli Hylobrachys, Kang, Krahan, Lasiodora, para chyba naprawdopodobnie, Tiltokat, Oaxaca i Acanthus curia geniculata. Już jest nasza trzecia geniculatka na hodowli. No i jeszcze mamy Odemila do Lichotele. Exilis, też bardzo fajny pająk, ale tak jak mówię, są to maluchy. Nie wiem, czy nawet zobaczycie. O. Są to małe pypcie, 1 cm. Może trochę mniej. No, wygląda, jakby stracił jakieś odnóża. Powiem wam, w trasie. Za chwilkę sobie to zobaczę. Jeżeli, moi drodzy, nie będę was męczył przeprowadzaniem tych maluchów do kliszówek, zrobimy sobie z nich update'ik w momencie, kiedy
a już troszeczkę podrosną. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subika i widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i do zobaczyska.